Za tydzień, 14 lutego w Suwałkach, odbędą się obchody 80. rocznicy powstania Armii Krajowej. Zakonspirowana formacja ukonstytuowała się pod tą nazwą na mocy rozkazu generała Władysława Sikorskiego. Jej żołnierze to bohaterowie II wojny światowej, powstania warszawskiego, a zarazem ofiary okresu stalinowskiego. Trudno jest czasami oderwać los żołnierzy Armii Krajowej od losu podziemia niepodległościowego powojennego, albowiem w gruncie rzeczy byli to ci sami ludzie i te same biografie, ci, którzy wywodząc się z Armii Krajowej, tak było na Suwalszczyźnie, bo żadnej innej organizacji nie było, kontynuowali walkę z drugim okupantem. Suwalskie uroczystości odbędą się przy nagrobku żołnierza AK Stanisława Wiśniewskiego, który poległ w Macharcach. Został przywieziony do Suwałk. To było takie szczęście, że grabarzem był również dawny żołnierz 3. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, Jan Szustro, który po bitwie pod Gajrowskimi przedostał się do Suwałk i tutaj objął funkcję grabarza. On poinformował rodzinę, dosyć znaną, już nieżyjącą dzisiaj nauczycielkę suwalską, panią Helenę Pietrewicz, o miejscu, gdzie został między grobami pochowany Stanisław Wiśniewski. To jest jeden z nielicznych grobów żołnierzy podziemia niepodległościowego powojennego, który się w Suwałkach zachował. Nie jedyny, bo prowadzimy też starania o wpisanie kolejnych grobów do rejestru grobów wojennych. I w ubiegłym roku, w grudniu, ten pomnik został odnowiony i właśnie w rocznicę Armii Krajowej chcemy go pobłogosławić, poświęcić, jakby przywołać na nowo. Będzie też obecna rodzina Stanisława Wiśniewskiego, żołnierza AK, za tydzień na tej uroczystości. Dokładną lokalizacją uroczystości podał szef Suwalskiej Wojskowej Komendy Uzupełnień podpułkownik Jarosław Kowalewski. Sektor K, rząd numer 9, miejsce 10. My zachęcamy wszystkich do udziału w tej skromnej uroczystości.